Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. Dzisiaj jestem na łowisku Leśna Przystań Ocieka, ale po raz pierwszy na stawie, który został nazwany stawem VIP. A dlaczego? Za chwileczkę zobaczycie. Zapraszam. Moi drodzy, wjeżdżając na łowisko Leśna Przystań Ocieka, pierwszy staw po lewej stronie, który wcześniej był stawem spinningowym, został zamieniony na staw VIP. Dlaczego VIP? Dlatego, że zostało tutaj wpuszczonych bardzo dużo większych karpi i do tego stawu są zamówione bardzo duże karpie. Poza tym tutaj przy tym stawie jest stanowisko, altanka i taki naprawdę domek VIP, do którego Was właśnie w tym momencie zapraszam. Tutaj właśnie na tym stanowisku VIP jest ten domek. W środku widać już powoli wykończenie. Schody są zrobione. O, zaglądając przez okno, widać tutaj aneks kuchenny. To wszystko będzie pięknie wykończone. A na górze, o, zobaczcie, na górze będą sypialnie. Ja tutaj jeszcze przyjadę oczywiście nagrać ten filmik, jak ten domek już będzie gotowy. Bryła domu nowoczesna. Widzę, że klimatyzacja jest, więc no, wysoki standard. Tuż nad wodą, tuż właśnie nad tym stawem. Tutaj właśnie jeszcze wykonywana jest przyłącz wody. Zobaczcie sobie właśnie z tego domku. O, tu jest taras. Będzie taras oczywiście, bo to jeszcze nie jest zrobiony. Macie 15 metrów do stanowiska, które właśnie jest tak zrobione, elegancko. Można naprawdę komfortowo wypoczywać. Jak zauważyliście, ten domek jeszcze nie jest skończony. Lada dzień będzie można go wynajmować. W tej chwili jeszcze trwają prace wykończeniowe. A tymczasem, moi drodzy, zobaczcie sobie króciutki filmik z zarybienia tego stawu. Jestem ponownie na łowisku Leśna Przystań Ocieka. No i nie wiem, co tu się znowu odrybia. A w zasadzie zarybia. Jadą znowu dwie beczki. Tak, dwie beczki. No, zobaczymy, co tutaj Robert znowu kupił. Jak widzicie, inwestuje tutaj spore pieniądze, żeby wędkarze byli zadowoleni. Za chwileczkę opowiem Wam, o co tutaj chodzi. Jesteśmy, moi drodzy, na stawie VIP. Robert ma tutaj taki pomysł, żeby właśnie ten staw zrobić taki VIP-owy. Tutaj za kilka dni powstanie taki domek VIP. Coś pięknego, zobaczcie. Piękna ryba, jak widzicie, w większości tutaj pełno łuska, chlapie mi w obiektyw. Ryba w przedziale między 6 a 9 kg. Trafia, moi drodzy, dzisiaj w ilości ponad tony na staw VIP-owski. I znowu grubo, i znowu na grubo. To jest jedna beczka i tu druga beczka. Zobaczcie, jaka zdrowiutka ryba. No coś pięknego. I to w większości właśnie te pełnołuskie. Nie wiem, czy zauważycie takie grubaski, ale fajne. Kurczę. I jedziemy. I jedziemy. O, i jest koi ładny taki. Duży nawet. Ponad kilogramowy. I znowu grubasy. Ale no, teraz z ogona. Proszę bardzo, Rysiu prezentuje tutaj piękną rybę. Pięknego, pełnołuskiego karpika. Coś pięknego.
Moi drodzy, jak tutaj przyjechałem, w pierwszej kolejności oczywiście rozłożyłem sprzęt wędkarski i pierwsze trzy strzały na macie wylądowały piękne trzy karpie. Dopiero później rozłożyłem kamerę. No i w tym momencie właśnie czekam nabrania. Mam nadzieję, że pokażę Wam te ryby tutaj na żywo. Na kolejną rybkę nie musiałem długo czekać. Kolejne branie, naprawdę energiczne. Wędkarz wciągało do wody i jest kolejny karp albo amur, bo też tutaj są amury, ale raczej to jest karp. Ten staw jest stosunkowo nieduży, natomiast ryby tutaj jest bardzo, bardzo dużo i będzie jeszcze więcej. Generalnie dzisiaj łowię z każdego miejsca. Zauważyłem, że nie ma zbytnio miejsca takiego, gdzie ryby się trzymają. Gdzie bym nie zarzucił, ryba bierze. I chyba, moi drodzy, jest dublecik. Na lewej wędce również jest branie. Zaraz zobaczymy. No piękny karp, piękny. Piękny. Jest! Coś pięknego. Na federka to jest coś niesamowitego. O! Kawał ryby. Tam, moi drodzy, wędkę drze. O, jest kolejny piękny karp. Piękny. Stanowisko, moi drodzy, tutaj można powiedzieć, zrobione jest zawodowo. Wyścielone jumbami. Równiutko, podsypane piaseczkiem. Można sobie tutaj wyjść z tarasu. Dosłownie od domku tutaj do tego miejsca jest tak na moje oko około 15 metrów, więc no coś wspaniałego. To miejsce jest naprawdę bardzo urokliwe, a dodatkowo nabiera jeszcze piękniejszego wyglądu. Ja myślę, że to nie jest koniec inwestycji w tym terenie. Ja dzisiaj, moi drodzy, łowię na klipie. Wyznaczyłem sobie 60 metr. Z tamtego metra cały czas się coś dzieje, jak zauważyliście, brania są, co jakiś czas też trafi się karaś. Oczywiście karasie stąd będą przerzucane. Będzie tutaj raczej utrzymany gatunek jak, oczywiście przede wszystkim karp, no też są tutaj amury, ale wszystko takie z górnej półki, w zasadzie no ciężka waga, jak to się mówi. Staw jest nieduży, ja sobie zaklipowałem. Cały czas posyłam zestawy w to samo jedno miejsce i cały czas, można powiedzieć, regularne brania są. Pamiętacie, kiedyś ten domek stał przy wjeździe po prawej stronie, to taka była stróżówka, a teraz został on przeniesiony tutaj na stanowisko, na staw mieszany. I zostało zrobione właśnie takie piękne stanowisko z domkiem. Tutaj przed tym domkiem jest usypany z kamienia parking na samochody. Możecie tutaj zaparkować. I zobaczcie, jak fajnie to wszystko jest zrobione. O, tutaj nawet na tarasie jest no, taka sofa. I od razu z dostępem bezpośrednio do stawu, tak zwanego miksa. Tutaj ostatnio też zostało wpuszczone dużo karpia takiego 2-3 kilogramowego z myślą o tym kiedyś w przyszłości, że będzie można sobie go złowić i kupić. A tutaj pod takim zadaszeniem obok miejsce na grilla. Taki stół, grill. W deszczowe dni można tutaj się schować i sobie grillka zapalić.